Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechon. Witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. 20 fiolek. Ale to tylko 20 dosłownie. Albo 21. No, bo więcej nie udało mi się niestety przyfarmować. No ale dobra, co, lecimy tam, gdzie straciliśmy tam te 56 tysięcy? No pewnie, że tak. Tylko najpierw... No właśnie. To nie działa. Aha, czyli to jest zupełnie inny skrót do zupełnie innej lokacji. Jakby co? Okej. No dobra. Tylko interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. No właśnie. Jak ja teraz zginę, to czy stracę tam to 56 kafli? Zapewne. Cholera, rezonuje z innym akurat. Okej, ktoś tam coś wyczarował. Nie wiem czemu akurat teraz, kiedy się oddalałem, ale... No dobra. Tu trzeba będzie zjechać, niestety. Tą klatką. No do lokacji, gdzie pełno jest kobiet, które mają więcej oczu niż powinny. Zresztą, czy to są kobiety? Nie, pewnie nie. Po prostu potwór rodzaju żeńskiego. Czyli babsztyl. W niektórych środowiskach teściowa. Nie, dobra. Op, na dół. No, podobno rezonował z innym. No. 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 Oby koleś się nie wypuścił za mną. No i znowu, kurde, 50 tysięcy pizdu, no poszło, no. No i z łatwą wygraną zarobił. No dobra, to skoro już zmarnowaliśmy jeden level, to pozostaje... Nie pozostaje nic innego niż lecieć dalej. Czyli nie przejmujemy się już klatką teraz. Bam! Magia na broń, tutaj dwóch gości jest, którzy chcą sobie powalczyć pewnie. Katany, tak jakby. Dobra, szybkość i ogień widzę, to wasza domena. O, i siła też. No! Już tam coś wyciągał chyba. Coś niedobrego, no ale ani fiolki. Dajcie latarnię, bo zaraz będzie rezonował z innym pewnie. Mój... shit. No. Mój świat. Dobra, nie słyszę żadnej bestii. O kurde. A bestia niepotrzebna. Gdzie mamy gościa, który rzuca eksplozjami. Ale jesteś sam tutaj, prawda? No właśnie. No to jeżeli pozwolisz, zabiję cię dosyć szybko. No. Lecimy dalej. Ale delikatny exploring oczywiście. Jest to nowa lokacja. Och, nie mogę się doczekać. A, w tym sensie, że aż będziesz mógł ze mną zawalczyć. Dobra. Bo jestem ciekaw, na jakiej zasadzie tutaj innych przyzywa? Czy oni muszą zgłosić chęć zaatakowania, czy tak po prostu? Czy to jest jakieś przymierze? Dobra, fragment krwawego kamienia. No dajcie mi krwawą skałę wreszcie. Ej, brzmi, aby ktoś miał mnie zaatakować zaraz. A, odejdźmy stąd. Może w tym kierunku. Oj, zmutowana świnia. No tak. Aha, albo jakaś starsza, bo bardziej pomarszczona po prostu. Dobra, warto rzucić jeszcze raz chyba. Tu jakby co? Ej! Jakim cudem mogłem to pominąć? Ominąć? No moment. Aaa, takie buty. No dobra. Najpierw świnka, później zejście do wody tam. Chyba, że świnka okaże się zbyt mocnym przeciwnikiem. O kurde! Ale to było delikatnie straszne, tyle wam powiem. Świnia o 1000 oczu! Niczym tamte babki wcześniej. Oj nie, tej, kurde, prosiaku. Ale ty mi tego nie rób. No i koniec. Oj nie. No. Dobra. Fiolki, powiedz, że fiolki. Tak, ale czemu dwie? Dobra, lepsze dwie niż zero. Ej, nie, sobie zaskoczymy tu? Ja bym to zaskoczył.
No są schody i w ogóle. Bam. A, i tu mogę zejść tam. Dobra, spokojnie, ale jeszcze nie schodzimy. Tu coś może być. Coś tu się może ukrywać dla zbłąkanego wędrowca. Na przykład taki oto robal. No może skała. No, no, no nie. Ale też dobrze, bo sztylety cały czas do ulepszenia są. Jakby co. Ej. Czyżby baba ze dzwonkiem? Tak szybko? Ej, tak, po lewej. Wyraźnie po lewej słyszałem dzwonek. No i jesteś. Dzień dobry. Do widzę. Oje. Dobra, ważne, żeby nie rezonowało już z innymi. No, mocarne to było cięcie. Zaiste. Dobra, nara. No, wycofał się jak ostatni tchórz, ale to była cena zachowania zdrowia i życia. To delikatne tchórzostwo. Oj, to pięknie weszło. No jak w masłu. I poza tym jeszcze prosiaka było słychać. Ej, wow, 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 wow. No. Bez takiego moczenia, piecho. Ja no dajcie skałę. Cholera, co wam szkodzi, ale ładny księżyc. Ale bije po oczach, jasny gwint. Aż ja musiałem zmrużyć oczy. Dobra, tutaj na górę. Powiadacie. No okej, okay, to już jest większa grupa. Mhm, no mogłem się domyślić, że tak to się skończy. Ale spokojnie, jestem na tyle arogancy, że wszyscy się wpuszczą za mną, więc... Dobra, jednego skarcić chociaż. No i tego trochę bardziej. No, i koniec. Was dwóch przynajmniej. Albo was dwoje, nie wiem jak tam z płciami wyglądacie. Ale chyba mężczyźni, prawda? Szybko, szybko, szybko. O kurde. Dobry unik. Oj, miał być skok, ale dobrze i tak sięgnęło. No ho, ho, ho. Ej, łe, żyje. Ten drugi, co prawda. Myślałem, że już jest martwy. Ale to wiele nie zmienia. No kurde, abyś dał jeszcze mi troszeczkę zdrowia odzyskać. Po tym, co mi zabrałeś. Ej, kolejna świnia. Dobra, świnie nie lubią wbiegać po schodach, bo wtedy tracą na wadze. Zresztą tak samo jak ludzie. Okej. No nie wiem, a dobra. O mój Boże, to tobie zabrali to dziecko? Ej, nie mogę nic z tym zrobić. Nie mogę pogadać, nie mogę namierzyć, więc atakować też nie będę, ale... No to nie była przyjemna scena. Zresztą mało co, kurde, w Bloodborne jest przyjemne. Ej, to tam była krew Josefki? Ej, czy ona powiększyła mój pasek zdrowia na stałe? To moment. A ta? Nie, 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 nie. Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe. Chodź. Oj, czyżby ten skrót? Ej, nie, łe, jeszcze głębiej. Mhm. Ej, a może faktycznie to był ten skrót? Gdzie my jesteśmy teraz? No pewnie, dobra. Czemu tego nie podniosłem wcześniej? No wiem, że 241, no ale mimo wszystko, nie? Ej, czy, a to właśnie, czy ja zjechałem tam na sam dół już kiedykolwiek? Tak, zjechałem, pewnie, że tak. Dobra, wracamy na górę. Tam jest więcej do eksplorowania. Nie wiem teraz, czy prosiak, czy tam, gdzie patrzyła martwa panna młoda. No, dylematy, dylematy. No, chciałbym ukoić jej cierpienia jakoś. Dobra, to chodźmy tutaj. O,
Oj, i dziecko tutaj bardzo głośno słychać. Niech wam będzie. No stop, moment. Ej, naprawdę niedaleko to dziecko. To już jest tu. Ej, nie obraźcie się, ale jednak zawrócę. I rozwalę tamtą świnię jeszcze. Bo jeżeli tu ma być boss, to mi się jakieś fiolki przydadzą. Zaraz, moja droga, zaraz. Jeszcze chwilę poczekasz. Stoisz tam wieczność. Nie no, raczej nie. A to jeszcze chwileczkę możesz poczekać. Ja tylko prosiaczkiem się zajmę. Porki? Zapraszam. Nie, bo tam, jeżeli się nie myliłem, to była kołyska, tak? Czy wózek na samym środku. No tam jedno z dwóch, no ale dziecko tak czy inaczej. O kurde. Dobra. Może być przerąbane teraz. Albo wcale nie. To świnie nie należą do najmądrzejszych stworzeń na tej ziemi. O kurde, dobra, nara. Po jednej, po jednej. No, tu było blisko. Za blisko. No, ale widzę tutaj kilka motywów się przewija przez Bloodborne. Motyw wilka, czyli tam ludzie zamieniali w wilkołaki. Motyw węża, bo tam było też z wężami coś. A, no super. No i motyw wielu oczu. Bo motyw świni też już się przewijał, ale to nie w tym sensie. No dobra, kolejny powód, żeby się cieszyć, że udało się otworzyć skrót. Dobra, serio, olać te mutanty z prawej strony. Tam byłem. I dlatego to udało mi się otworzyć. Dobra, zapraszam. Przypadkiem tutaj nie leży nic mojego? No. Ale tu można wezwać na górę, w sumie czemu nie. Dawaj, dawaj, dawaj. No ja wiem bardzo dobrze, jak zginąłeś. Ja tak zginąłem już parę razy. Raz tracąc jeden level. Kurde, ale to było denerwujące. Maksymalnie denerwujące. No tylko ja nie jestem człowiekiem, którym targają nerwy. Przynajmniej staram się być opanowanym. Ale jak widzę, że latarnia jest wiecznie zgaszona, to mnie szlak trafia. No, jeszcze trochę mała. Już jesteśmy blisko. O kurde, wy wszyscy! Jawnie zapomniałem. No nie, 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 kurde! Fuck, fuck, fuck! Z nią walczcie! Albo nie, jej nic nie róbcie. Zostawcie ją w spokoju. Oj, wy świnie. Ej, dobra, tu was wezmę. Na rogi. Dobra, nie wiem jak mnie trafił, ale trafił, trudno. Dobra, też martwy. Fiolki, na szczęście fiolki. No i pięknie, dobra. Opłacało się. Czy powiedzmy, to są tacy wieśniacy, ale o wyższym stopniu wtajemniczenia po prostu. No dobra, kids, wiecie co? Będę musiał was zabić jednak. Choć nie miałem takiego zamiaru. O kurde! Oj nie, oj nie, oj nie! Za dużo tam już straciłem, żeby teraz tutaj miało nastąpić dokładnie to samo. No, żeż ty! Kurde! No! Fu! I kule ze srebra, no akurat to, czego nie potrzebowałem. No dobra, prysiaki dadzą jakieś fiolki. Choć przed sekundą miałem już 20 i mogłem po... Oj, 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 stój, stój, stój. Dobra. No nie, no te świnie czegoś muszą pilnować, ale są tylko dwie, tak? Czy jest ich więcej? Dobra, na szczęście... Oj nie, tylko kurde, chciałem powiedzieć, że tylko jedna się włączyła do zabawy, ale włączyło się ich więcej. Czy one tu w ogóle wejdą za drzewo? Cholera, poniekąd tak. No i... no kurde! Niech to... szlak! A dlaczego się tak zdenerwowałem? Bo nie przywołałem sobie znowu windy. No i fiolek coraz mniej.
Ej, a wiecie co? A może jak po tym jak odzyskam te fiolki, uderzymy od razu do dziecka, żeby zobaczyć? No bo jeżeli to jest faktycznie ostatni boss? No nie, no niemożliwe. Jak? Kurde, jak? Jak to tak to? Nie, ja się nie godzę. Za wcześnie. W Dark Souls 2 było ponad 100 odcinków. No plus tam jeszcze dodatki, no to wiadomo, jeszcze tam dodatkowo parę jeszcze się pojawiło, ale może Bloodborne miało się w okolicach 50 skończyć? No bez przesady. Ja rozumiem, że gra szybsza, jeżeli chodzi o tempo gry, ale nie musi być szybsza, jeżeli chodzi o jej koniec. No nie, no kurde, no proszę was, no nie, no. No nie róbcie mi tego. Dobra, może nie wszyscy, nie wszystko, ale niektórzy coś. Dobra, jednak tutaj było lepsze miejsce. Bardziej fortunne do walki z nimi. No a jednak się okazuje, że nie. Ej, sporej długości katana. No. Ja i czemu tylko kule? Tam ci nawet fiolek nie zostawili. Ja myślałem, że będę miał 20, żeby tam wejść chociaż. Szybko przed nim, przed nim, przed nim, przed nim, szybko przed nim. No. No fiolkę, no. No liczę na świnie. Ale naprawdę chyba powyciągam je pojedynczo. Bo wy dwie. Za duży przypał. Here, pigi, 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 pigi. Here, pigi, pigi. No, dalej gruba świjo. Nic? Dobra, to gdzie są moje tętnienia? No tu w końcu ich nie ma. No nie wiem się, że świnka je ma. No świnka je ma. No pięknie. Wszystkie oczy palą się żywym ogniem. Dobra, czas na jeden atak. Tam biegnie gdzieś druga za plecami zaraz. Szybciej, 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 bo tam idzie szarża pewnie. Oj nie. Oj nie, oj nie, nie, nie. Odzyskuj, odzyskuj, odzyskuj. Dobra, jak miło. Chyba fiolki, tak? Dobra, trzy. Nieźle. Dobra, pora zmierzyć się ze świnią. Jeżeli tu gdzieś się jeszcze kręci w pobliżu. Ja już poszłam na sam dół. I to jeszcze nie tak, o którą mi chodzi, patrzy do przodu. No i coś jeszcze, że tam to zaraz też będzie szarżować? Ta z tyłu. Oj nie! Tak nie powinno być. Jest. Dobra, chyba ją wykończę. Dobra, jedna świnia wek. 10 tysięcy za takiego prosiaka. Ale będę częstym gościem tutaj. Bo 5 takich świnek ja mam level. Idealne miejsce do farmowania. I to nie dlatego, że są świnie. dobra, tylko jedna wystarczy. Tamta nie jest mi potrzebna. Szarża była, czy co było? No prosiaku. Większe zdecydowanie ruchów potrzebuje tutaj. Oj. Może nie aż tak. Dobra, jest na pewno level. Dwie fiolki z krwią. Dobra, przedmiot. Co my tu mamy? Odżywszy klejnot. I kolejny prosiaczek. Będzie szarżował? Nie, coś. On chyba je sobie. Autentycznie chyba żar błoto albo coś w tym stylu. No, szarża. Dobra. Świnki nie lubią takich zajść. A ja uwielbiam. Ale ci podjeżdża z pyska, chodźmy. Umyję ci zęby, bo to jest taka duża szczoteczka do zębów. To co trzymam. No dobra, proszę, jaki zabite. No prawie 100 tysięcy, ja tyle jeszcze nie miałem. What?
Uciekaj! Oraz wysokie miejsca, to sposób. Czemu? A tutaj? Cuda, księżyc. A, no tak, idealne miejsce na oglądanie księżyca. Jest mega ogromny, jesteśmy bardzo blisko. Ej, ale no właśnie, ja tutaj byłem. Pewnież tak, tu jest zeskok na dół, tam to przejście, babka z dzwonkiem, dokładnie, dobra. Czyli wszystko wiem, to faktycznie pozostaje teraz tylko dziecko. No i tam ta dodatkowa ścieżka przy windzie. No co byście woleli najpierw? No nie chcę sprawdzać. Z takim dorobkiem duszy na koncie. Ej, co tutaj mamy? Fiolki, to od ciebie maleńka? Nie, głupota, głupota. Jeżeli tam bym wszedł, to byłoby totalnie głupie. Zróbmy to inaczej. Znowu, wykażmy się odwagą. Maksymalną odwagą, bo to będzie gruby level. Oj, gruby level. Ej, gdzie... Nie mam? Jak to nie... No jest, przecież całe 9, dobra. Nie, tylko windą mi się nie chce wjeżdżać po prostu na górę. Z powrotem. Dlatego tego użyłem. Nie, teraz mi się wydaje, że nawet 2, a nawet może 3 levele uda się zrobić. Bo tam miałem naprawdę dużo krwi do wykorzystania później. Ta, wróćmy od razu. No dobra, no to tak, na starcie użyjmy może wszystkiego, co mamy. Czyli tak, użyj 3 za 11, co jest z 11 poziomu. Bam, 30 tysięcy. No to się autentycznie może udać, choć obawiam się, że będzie mi brakowało bardzo niewiele. Wszystkich użyj. Oj, 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 oj. Będzie mocarny piechol zaraz, jeżeli już nie był do tej pory. Ej, a tutaj 2 mi wystarczą chyba. Aha. Dobra, sprawdźcie, czy miałem rację, czy 3 levele. Raz, 2, 3. No dokładnie. Dobra, gdzie? Siła, umiejętności, wytrzymałość. Nie, tutaj na pewno nie. Zróbmy tak. No dobra, kochani. 12 tysięcy jeszcze zostało, coś z tym można jeszcze zrobić. Fiolek 20, o dziwo, a w składziku 2. Wow, super. Nie, sprawdźmy, czy tak. Mogę naprawić? Oczywiście, że mogę, bo używałem. Ale czy mogę wzmocnić? Tak, ostrza miłosierdzia mogę, bo mam bardzo dużo tych fragmentów już. I są na tym samym poziomie. Skalowanie S będzie, jeżeli ulepszę, a tutaj wejdzie B na siłę. Kurde, no. Okej. To jest wszystko do zrobienia w najbliższej przyszłości. Ale teraz jeszcze zobaczmy, czy nie mogę jakimś klejnotem lepszym ulepszyć mojej halabardy. Nie. Przynajmniej nie za ten. Może za następny. I proszę bardzo. Odżywczy, wilgotny, krwawy klejnot. Nawet te przeklęte chyba nie są lepsze. No, sorry, ten jest. Ale ten chyba mogę wmontować w inny slot, prawda? Na przykład w ten. A, dokładnie to samo daje. A takie buty. No dobra, to nie widzę przeciwwskazań. No tu reszta jest przeklęta, ale ten nie ma żadnych negatywnych właściwości przecież. Dobra, to pozostaje jeszcze ostatni slocik sprawdzić. Nie. Ej, choć właśnie, tej kropli mogłem użyć tutaj. Aha, tutaj weźmy ten odżywczy. A tutaj weźmy tą kroplę. Choć moment, za co zamieniam? Aha, to po prostu takie coś, okej. No i jest mocarnie.
To w takim wypadku tutaj też będzie jakiś progres na pewno. Pytanie jak wielki w przypadku sztyletów. Nie, przeklętych nie wrzucam. Rzadko na nie zmieniam, ale nie chcę, żeby się psuły od razu. Okej, to, ale może coś lepszego. No znowu przekleństwo, no. Nie. O, i tutaj proszę bardzo. Aczkolwiek ostatnie turne. O, znowu tylko ten przeklęty. I nic lepszego nie ma. Dobra. No to skoro tak, to za te 11 tysięcy na sobie fiolek nakupuję. No, chyba tak zrobię. Dobra, ale to kochani, serio, już w tym odcinku niestety będę musiał skończyć naszą przygodę. A o następnym polecimy sobie zobaczyć, co to za kołyska tam i czemu matka tak szlocha. No inaczej, ja wiem czemu, no bo przecież widzieliście ranę w jej podbrzuszu, a tak właściwie w samym brzuchu chyba. No ktoś chyba wyciągnął z niej dziecko, dokonał nielegalnej aborcji na żywca. W sumie na nieżywca, bo ona nie wyglądała na zbyt żywą. No nie jest to temat do żartów tak w każdym razie, więc no. Nie oczekujcie, że ja się teraz będę śmiał. Ale w tym momencie żegnam się z wami, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!